Witam w kolejnym odcinku z kanapy. Tym razem opowiastka o płycie A Plague Tale Innocence. Niestety nie mam drugiej takiej płyty z gry Vampir, ponieważ jak już zdążyliście zauważyć, jest to płyta promo Sound Selection z gry A Plague Tale Innocence. Focus Entertainment, francuski wydawca i producent gier, tym razem zdecydował się sypnąć pieniędzmi i wydał dwie gry. Zasponsorował wydanie dwóch gier, a mianowicie Plague Tale i Vampir. Ale co ciekawe, do preordera, do zamówień przedpremierowych, dostawało się takie płytki z gry Plague Tale i odpowiednio z gry Vampir. Ale nie zawsze, ponieważ polskie sklepy, chyba nie tylko polskie, wyczaiły biznes i sprzedawały te gry osobno. Sam kupiłem to na Allegro za około 30 zł, chociaż widziałem, że też ceny sięgały i 70 i 80 zł, były różne przypadki. Elektromarkety, które miały w swojej ofercie Plague Tale, sprzedawały to po prostu bez krępacji za kilkadziesiąt złotych, podobnie jak mniejsze sklepiki, tudzież osoby prywatne, które jakimś cudem dostały tą grę, tą płytę w preorderze. No i tu mamy tylko kilkanaście utworów, w tym wypadku 12 z gry Plague Tale. Osobiście nie jestem jakimś entuzjastą tego typu muzyki, bo tutaj są takie głównie utwory ambientowe, gdzie mamy właśnie jakieś takie dziwne skrzypce, dziwne dźwięki. Typowa muzyka z horrorów, której na dłuższą metę nie da się słuchać. Ale co jeszcze jest charakterystyczne w tymże wydaniu, to to, że było to pakowane w taką chamską folię. Tutaj może jej tak nie widać, ale to jest taka zwykła folia, do czego to można przyrównać. Wiecie, jak się tam czasami jedzie na wycieczkę i pakuje sobie na przykład szczoteczki do zębów, jakieś mydło, to właśnie w takie worki foliowe zapinane u góry. I w takim czymś była płyta. To bardzo szkodzi winylom i podejrzewam, że jak macie na przykład tą płytę zafoliowaną, to ona z czasem wejdzie w reakcję, bo ten plastik tutaj to się zacznie rozkładać, wydzielać jakieś te swoje tam toksyny, bo to nie jest w żaden sposób ekologiczne albo nie chroni płyty winylowej. No i w końcu płytę wam szlak trafi, bo płyta się zespoli z tą folią. Sam mam kilka wydań starych z lat 70. i 80. Były dosłownie pakowane w podobne folie i nie otwierałem ich przez 3-4 lata. Nie ruszałem. Jak sobie zrobiłem przegląd płyt, no to się okazało, że kilka dosłownie stopiło się z tym plastikiem. Weszło w taką reakcję. Także pierwsze co, jak sobie kupicie soundtrack z Plague Tale, to go otwórzcie i włóżcie sobie po prostu to w jakiś papierek specjalnie dedykowany albo w folię antystatyczną. W każdym razie jest to taka ciekawostka winylowa. Na Discogsie jeszcze można to kupić za około 20 euro, kiedy to nagrywam. Natomiast na eBay i tym bardziej na Allegro tego nie widziałem. Może się pojawić taka płyta, ale będzie ona już trochę droga. No to wynikło z tego, że było to zupełnie limitowane wydawnictwo, dodawane w preorderze. Rozeszło się dosyć szybko, chociaż jeszcze niedawno można było tą muzykę kupić. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda sama płytka. Sama płytka wygląda ok. Mamy szczura na tym tutaj, na tym labelu, na tej naklejce po środku. Standardowy czarny winyl. Chyba ma 180 gram.
Z wagi, jak to trzymam, no to powinien te 180 gram mieć. Chociaż to na pudełku nigdzie nie jest napisane. Tutaj mam też napisane, że płyta wyszła w 2019 roku. To tyle ode mnie. Pamiętajcie, aby przechowywać wasze płyty we właściwy sposób, bo to, co nam zaserwowało Focus i wydawca tego winyla, to no niestety woła o pomstę do nieba. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.